Siedzę sobie na krześle karpiowym, na pierwszy rzut oka takim zwyczajnym, normalnym, chociaż bardzo wygodnym, ale jak się przyjrzeć dokładniej, to się okazuje, że wcale takie zwyczajne i normalne te krzesło nie jest. Oczywiście możemy sobie wziąć je na typową zasiadkę karpiową na wiele dni, ale ono dedykowane jest przede wszystkim dla wędkarzy łowiących na metodę, na fidera. Ma pewne elementy, które pozwalają na o wiele łatwiejsze obsługiwanie zestawów wędek. Jak to wszystko wygląda? No to przyjrzyjmy się temu bliżej. Pierwszy element. Oczywiście to wszystko jest przykręcane. Można sobie to zdjąć. Do czego to jest potrzebne? A no jak siedzimy sobie na parogodzinnej zasiadce i zaczyna nam padać deszcz, a nie chcemy koniecznie siedzieć w pelerynie, kładamy tutaj sztyce od parasola. Mamy schronienie. To nieprzypadkowo tutaj nie jest zaślepione. Tutaj możemy dołożyć podnóżek, taki, że możemy wyciągnąć sobie nogi i wręcz się przespać. Natomiast z tej strony i także z drugiej są takie elementy, do których możemy dopasować dodatkowe rzeczy, które pozwolą nam na położenie wędek na podpórkach. Przy łowieniu na fidera jest to bardzo istotne, żebyśmy mieli wszystko pod ręką. Oczywiście to nie jest tak jak w karpiu, że sobie biegamy do wędek. Tutaj reakcja na branie musi być natychmiastowa, bo łowimy nadgającą szczytówkę. Więc jeżeli tutaj sobie zamontujemy te dodatkowe elementy z podpórkami, gdzie tu leży wędka, możemy ją obsługiwać na siedząco, bez wstawania. Oczywiście możemy również do tych elementów dopasować stolik na drobne akcesoria czy na przynęty, ale najciekawszą rzeczą w tym krześle jest coś innego. Coś, co predysponuje to krzesło do tego, że możemy wybrać się z nim i z całym potrzebnym nam sprzętem ileś tam set metrów, na przykład od samochodu, nie targając tego, w cudzysłowie powiem, na plecach. Cóż takiego innego jest w tym krześle, że wyróżnia je spośród dziesiątków innych tego typu siedzisk? Jedna zasadnicza sprawa. To. Koło. Koło. Taczka, nie taczka, ale fotel. Fotel, ale taczka. Połączenie dwóch w jednym, czyli krzesła czy fotela do tego, żeby sobie spokojnie usiąść i łowić ryby, z możliwościami transportowymi. Pomysł prosty, ale genialny. Połączenie dwóch w jednym. Jeżeli siedzenie postawimy, damy tutaj wszystkie rzeczy, które na krótką zasiadkę nam są potrzebne. Torbę, przynęty. Jeżeli położymy sobie wędki, zepniemy to jeszcze gumami, żeby to nam się trzymało. Co zrobić, żeby można było tym jechać? Ano wystarczy złożyć. Oczywiście najpierw trzeba zwolnić blokadę. To jest blokada, żeby nam się krzesło nie rozłożyło samo. Położyć w ten sposób te nogi. Już jest nasze krzesło na kole, ale teraz jeszcze dodajemy te dwa elementy, które niewątpliwie pomogą nam w tym. No i proszę bardzo, mamy nasze krzesło i taczkę w jednym przygotowaną do tego, żeby można było sobie jechać na łowisko. Tu, jak mówiłem, położymy sobie wszystkie rzeczy bez problemu, bez noszenia na plecach. Po prostu jedziemy. To jest wersja transportowa. Teraz przekształcimy ją w wersję komfortową. Rączki zdejmujemy, bo będą nam przeszkadzać w czasie łowienia. Oczywiście tak można sobie usiąść, ale to mało stabilne, żeby opierało się tylko na kole z tyłu. Więc postawimy nogi. Oczywiście tu jest blokada, żeby nam się nie rozłożyło. Oczywiście fotel możemy regulować
bo wszystkie nogi mają regulację teleskopową, więc na nierównym terenie możemy sobie ustawić szerokie stopki na miękkim podłożu i wszystko jest gotowe. A jeżeli chcemy zapakować to do samochodu, to oczywiście nogi się składają. Odblokowujemy jeden i drugi. Raz, dwa i mamy całość. Noga będzie nam przeszkadzać w bagażniku samochodowym? No zgadza się. No to w takim razie ją odkręcamy. No i jeszcze jedna rzecz, której nie widać, schowana jest pod spodem. Odpinamy kieszonkę i pojemnik, żeby nam koszycie nie zamokło, kiedy jest mrzawka, mokro, pada deszcz. No to bierzemy tą warstwę, która jest nieprzemakalna. Przekrywamy nią fotel. Tu są rzepy, pod spodem również rzepy. I mamy poszycie krzesła fajnie zabezpieczone.